tutaj pytania, co miałem, czy co mam na myśli, mówiąc o Świtwie, czy mówiąc o układach, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No jak z późniejszych komentarzy pana prezydenta wynika, że on chyba jednak nie zrozumiał tak naprawdę, o co mi chodzi. No, pan prezydent, kiedy zrozumie, o co nam chodzi, to też na to odpowiednio zareaguje. Otóż mamy w naszym programie, jest w zasadzie odpowiedź na wszystkie wątpliwości pana prezydenta. Mamy taki punkt, który mówi, położymy tamę korupcji, mafijnym układom władzy i biznes. I tu jest 5 punktów. Mówimy o wprowadzeniu transparentnych zasad wynagradzania urzędników, prawda, o uniemożliwieniu łączenia funkcji urzędniczych typu prezydent, wiceprezydent i tak dalej z funkcjami w radach nadzorczych i pobierania wynagrodzenia z tego tytułu, zapewnienia pełnej transparentności wynagrodzeń osób decyzyjnych w spółkach i jednostkach samorządowych i wreszcie rzecz najważniejsza. Mówimy tak, wprowadzimy zasadę składania oświadczeń przez osoby decyzyjne o związkach członków ich rodzin z firmami i instytucjami miejskimi lub pracującymi na miejskich zleceniach. I jak ja rozumiem zbliżającą się kampanię, która podobno, jakby chciał pan prezydent, powinna być elegancka i aksamitna i jakokolwiek. Ja jestem oczywiście za i elegancką, i aksamitną i tak dalej, ale przede wszystkim jestem za prawdziwą, bo gdyby miało się okazać, że aksamitna czy elegancka oznacza kłamliwa, no to na taką się oczywiście nie godzimy. I jak rozumiemy najprostszą reakcję władzy, która chce być transparentna, uczciwa, elegancka w kampanii wyborczej? No ja rozumiem, że pan prezydent staje przed grudziądzanami i mówi, proszę państwa, u nas nie istnieją powiązania tego typu, że wiceprezydent czy wysokiej rangą urzędnik jest członkiem rady nadzorczej jakiejkolwiek spółki komunalnej i pobiera z tego tytułu pieniądze. I ja na takie oświadczenie oczekuję, bo my to mamy w programie, u nas tego nie będzie. Ja nie zakładam, że teraz jest, ale oczekiwałbym czegoś takiego. I to samo dotyczy tych związków członków rodzin, tego typu osób z firmami, instytucjami miejskimi i pracowania na miejskie zlecenia. Ja rozumiem, że w trakcie kampanii wyborczej pan prezydent wszystkim grudziądzanom, również opozycji, ale przede wszystkim grudziądzanom, ujawni wszelkie powiązania rodzinne, jakie łączą urzędników, radnych, prawda, i tak dalej, ze spółkami, z instytucjami nadzorowanymi i prowadzonymi przez miasto. I tak rozumiemy uczciwą, transparentną i przejrzystą kampanię wyborczą. I pod taką się oczywiście podpisujemy.